Cześć, siema, z tej strony Goldzor i zapraszam Was na kolejny odcinek Ultimate Team. Nie wiem, co się ostatnio działo, bo nagrywałem dawno temu i zrobiłem sobie dłuższą przerwę od Ultimate Team, więc po tej przerwie wracam. W początku chciałbym zaprosić Was na taki fanpage na Facebooku odnośnie konkursu w Ultimate Team. Naprawdę ciekawe karty do wygrania, serdecznie Was zapraszam. No i oczywiście na mój fanpage Goldzor na Facebooku również zapraszam, możecie tam znaleźć ciekawostki. I jeszcze przed wstępem, takim już normalnym, chciałbym Was przeprosić za wszystkie szumy, jakie podczas tego nagrywania będą. Będzie to wynikało z tego, iż mam otwarte okno, bo jest tak kurewsko gorąco, że nie zamknę okna. Więc sorry jeszcze raz. No i możemy lecieć chyba do pierwszego spotkania w tym odcinku. O, ostatnio wygraliśmy 1-0, więc nawet pięknie. I brakuje nam 3 punktów do awansu do drugiej ligi, a więc spoko. 5 meczów do końca. Trochowski nie ma kontraktu. On chyba zasługuje jednak na kontrakt. Bardzo proszę. Zobaczmy, jak tutaj fitness w sumie jest nawet ok. Oprócz tego ziomka. Ale tutaj wam powiem, może zagrać w sumie, kto to jest taki bardziej, że tak powiem, ofensywny. Chyba Benayoun, nie? Benayoun. A co mi tam? Czy tutaj gdybym dał Richiego? Nie, Richie sobie tutaj. Dobra, możemy lecieć chyba do pierwszego spotkania. Myślę, że nie ma co czekać. Lecimy. Znalazło nam pierwszego przeciwnika. Ciekaw jestem, jaki będzie miał skład. FC Brothers, a więc Johnny Sins pewnie i wiele gwiazd porno w składzie. No, skład. No mi się podoba. Takich przeciwników nam powinno dobierać. Tylko 2 złotych zawodników, co prawda ma bardzo szybkiego Chicharito w ataku, no i bardzo dobrego technicznie Hatema Ben Arfy po prawej, ale to jest skład, któremu możemy, że tak powiem, umiejętnościami dorównać, a nie przeciwko tym złotym jest składom, przy którym muszę naprawdę się wysilać, żeby mecz wygrać, a najczęściej to mecze tracę punkty po prostu. No dobra, ale spróbujemy to spotkanie wygrać. McKay, jest pierwsza sytuacja, spalony, źle. Teraz gwizdasz, serio, ty geju zasrany. Wychodzilibyśmy z kontratakiem 2 na 1. Anyway, do przerwy jest 0 do 0 i naprawdę nudne spotkanie, nic się absolutnie nie dzieje. Gra toczy się właśnie w środku pola i no i mam nadzieję, że po przerwie coś strzelimy. Niebezpiecznie, 1 do 0, musiało się to tak skończyć. Strzela oczywiście ten, który jest najbardziej OP w jego zespole. Przegrywamy 0-1. Przegrał pojedynek Trochowski. Ja pierdziele, ile farta ma ziomek. A to jest bullshit, to jest właśnie bullshit FIFA. Odbieram piłkę, a ona po odebraniu po prostu leci tam do gnoja, leci wszędzie, byleby nie do mojego zawodnika. Przegrywamy 0-2, zajebiście. Trochowski! No i broni, brązowy bramkarz broni taką petardę. Ale jeszcze Giassi jest rzut karny. Czerwona kartka się sprzedała, nieważne, nie wiem. Trochowski, no musi to strzelić Trochowski, jak nie idzie, to nie idzie. Fuck! Giassi! No ale ta bramka absolutnie nic nie daje. Fatalny mecz w moim wykonaniu. Mecz, który powinniśmy spokojnie wygrać, ale poprzez mój po prostu brak umiejętności w tym meczu przegrywamy na dodatek. Przegrywamy 2 do 1. No niestety to było spotkanie, które aż się prosiło, żeby wygrać. No niestety zdobywamy 0 punktów, no i sytuacja naszej no w sumie w tabeli w lidze trzeciej się nie zmienia. I no i co? Czas chyba przejść do kolejnego spotkania.
które już no, przydałoby się wygrać. No. Nie ukrywam, że sytuacja jest coraz cięższa. Nie mam naprawdę zawodników, żeby tu mogli cokolwiek zmienić. Tutaj musi wrócić ten Santos, tutaj cokolwiek robił. Poza tym możemy zrobić tak. Tutaj wejdzie ten. I tutaj wróci Hutchinson. A nadto Richie wejdzie tutaj. I dobra, no i z takim składem musimy przystąpić. Kurde, ten. Czy Cirrus ma kontrakt? Cirrus wejdzie w miejsce nie tego. Cirrus wejdzie w miejsce tutaj. Dobra. To jest skład, którym rozpoczniemy kolejne spotkanie. Speedy win, a więc szykuje się naprawdę jakiś dobry skład. No, ostatnio nam dali prawie full bronze skład. To teraz musi być cały złoty i to bardzo mocny cały złoty. No więc, skoro nie mogę sobie poradzić z tamtym przeciwnikiem, który nie był najwyższych lotów poprzednio, no to z tym będzie chyba jeszcze gorzej, no ale zobaczmy jak to będzie. Santos, Santos, Santos! Ale interwencja! Kto to tam broni? Nie, to jest przesada, to jest nie do obrony. Ale jeszcze! Ajajaj. Jeszcze Trochowski. Trochowski. I co? 1-0! Antonsson! Szybko obejmujemy prowadzenie w tym spotkaniu. No i aby tak dalej, naprawdę chcę się odkuć za to poprzednie spotkanie, które zlamiłem po całości. Tak, Lewandowski. Lewandowski będzie sweaty, ja wam mówię. Lewandowski! Skąd ja to wiedziałem? To jest tak zwana akcja najprostsza na świecie, czyli dośrodkowanie dołem mocne po wcześniejszym bardzo szybkim rajdzie którejś ze stron. No i to w 30, no, w 29 na 30 z przypadków kończy się bramką 1 do 1. Teraz McKay, nie ma spalonego McKay i Piszczek, no nie ma szans McKay, McKay! A jednak! Tutaj błąd przeciwnika, bo wyszedł bramkarzem, Piszczek by mnie tutaj dogonił i nic mi z tej akcji nie wyszło. No ale tak postanowił, no to McKay to wykorzystał, znowu wychodzimy na prowadzenie. McKay, no nie ma teraz spalonego McKay! 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 Ale fajnie teraz McKay tutaj powyprzedzał wszystkich. I bardzo szybko strzela dwie bramki, co nam już daje prowadzenie 3 do 1, więc to o co mi chodzi. Jezus, Antonsson, jeszcze i jest. Co? Nie! Ja pierdzielę! Masakra! Karny za nic! Karny za nic! Ale Unnerstall jest na bramce! Fantastyczna interwencja bramkarza Schalke. Nie, ten bramkarz jest naprawdę niesamowity. A karny się nie należał, a więc oliwa sprawiedliwa. Czuję kolejny błąd Piszczka w tym spotkaniu. McKay! Santos! 4-1! No, Santos! 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 Cirois! No i jest 5-1. Dobić jak najbardziej tego rywala, żeby jak najwięcej końców zdobyć. To jest mój cel w tej chwili, bo już raczej tego spotkania nie przegramy. Spotkanie w tym odcinku, co nam daje awans do ligi drugiej. Co nam daje mnóstwo końców na całe szczęście, aby ten skład ulepszyć. Jak widzicie, tutaj dominowałem w tym spotkaniu. No i odkułem się, można tak powiedzieć, za to pierwsze spotkanie, którym no zlamiłem. Na pełnej linii, a więc takimi rezultatami kończy się ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Mówił Goldzor, siema, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!